Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Honorata Noturta i zapraszam na prognozę miesiąca lipca. Kochane strzelce, w tym miesiącu będzie bardzo intensywnie, ale mamy także dużą wymianę energii, która przynosi całkowite przetasowania w świecie, ale także będzie to miało duży wpływ na nasze życie. Pierwsze, Wenus, znajdująca się w znaku Lwa, będzie przechodziła w bieg wsteczny 23 lipca i pozostanie w biegu wstecznym aż do 4 września. Kolejne węzły karmiczne, które wyznaczają naszą kolektywną karmę oraz także nowe karmiczne zadania dla każdego z nas, opuszczają oś Byk, Skorpion i przechodzą na oś Baran, Waga, ustawiając się dla Was pozytywnie. Wideo o węzłach karmicznych, nowych zadaniach jest już zrobione. Link umieszczę u góry i dzisiaj trochę o tym jeszcze opowiem. Oraz Merkury, planeta biznesu, planeta interesu, pod koniec miesiąca przechodzi do znaku Panny, gdzie pozostanie bardzo długo ze względu na swoją retrogradację, aż do 4 października, co także będzie miało duży wpływ na nasze życie. Zaczynamy jednak od Słońca, które znajduje się w znaku Raka i pierwszego przechodzi Merkurego i w dzień następny Wenus ustawia się w kwadracie do Urana. Samo przejście Słońca przez Merkurego, które biegnie także na pełnię z Księżycem na pełnię w znaku Koziorożca, ostrzega przed pochopnymi decyzjami, ponieważ jest to pozycja spalona, możemy nagle nieoczekiwanie, bez namysłu podjąć jakieś decyzje i dużo stracić. U Ciebie to Słońce w koniunkcji do Merkurego odbywa się w domu finansów, w domu relacji i partnerów, czyli nie jest dobry dzień na branie kredytów, nie jest dobry dzień na pożyczanie pieniędzy, nie jest dobry dzień na rozmowę z bankami wszelkiego rodzaju, a może być tak, że nie wiem, lekką ręką coś kupisz i po prostu stracisz. Czyli tutaj uwaga, uwaga przede wszystkim na pieniądze. Wenus w kwadracie do Urana, ta Wenus znajdująca się w znaku Lwa, czy w biegu wstecznym, czy w biegu prostym, stoi pozytywnie ustawiona dla strzelca, czyli w trygonie dużo będzie się działo, dużo bardzo intensywnie w te lato. Ale ponieważ Uran, Wenus stoi w kwadracie do Urana, uwaga przede wszystkim na swoje plany, na swoje cele życiowe, ale także w podróży, może tutaj dojść do nagłej, nieoczekiwanej zmiany. Nie za dużo bym sobie planowała na te wakacje. Tak, mamy jechać, mamy odpoczywać, ale wydarzenia w świecie mogą nas zmusić do tego, że plany można zmienić. U Ciebie dotyczy to także pozycji Saturna, ponieważ Saturn jest w biegu wstecznym i będzie ustawiał się w tym miesiącu w opozycji do Marsa, może być tak, że pewna sytuacja w domu lub związana z rodziną, z najbliższymi sytuacją w kraju może także przyczynić się do zmiany Twoich planów. Czyli nie planuj za dużo, planowałabym po prostu na krótkie etapy i zabezpieczała się w każdym bądź razie, tak? Czyli plan B, plan C, co można w razie czego i tak dalej, ale z Wenus masz tutaj bardzo dobry czas. Pełnia w znaku Koziorożca zamyka pewien etap u Ciebie. Może być tak, kochane strzelce, że pojawi się nowe źródło zarabiania pieniędzy. Może być tak, że przypomnisz sobie o talentach, o predyspozycjach, którymi wcześniej zarabiałeś, czy też może swoje talenty będziesz przekształcać w profesję. Czas na otwieranie nowych własnych działalności czy zmianę pracy jest dobry do 22. Następnie, gdy Wenus wyruszy w bieg wsteczny, tego nie robimy. Może z większą pewnością siebie, z większym zdecydowaniem postanowisz właśnie robić coś nowego, w inny sposób zarabiać, ale także pojawi się właśnie dodatkowe źródło, które przyniesie Ci długofalowe, pozytywne zmiany i zabezpieczenia, czyli bardzo dobry czas.
Merkury znajduje się do 10 w znaku raka i tutaj ta jego decyzyjność jest raz siak, raz tak, dwa kroki do przodu, krok do tyłu, ale 10 są jakieś bardzo ważne, pozytywne wiadomości. Ty masz tego Neptuna w domu. Uwaga, ponieważ ten Merkury jest w trygonie do Neptuna, może niektórzy z Was właśnie oczekują jakichś pieniędzy, czy też oczekują jakichś kredytów, czy też oczekują jakieś pieniądze od państwa, czy z jakichś tam innych urzędów. Tu mogą właśnie te pieniądze przyjść. 10, 20, 22 i 23, dokładnie jeszcze od 15 do 24, 5 są takie silne, bardzo ekstremalne, w pewnym momencie nawet dramatyczne konstelacje w świecie, czyli energia bardzo się zmienia w tym miesiącu, od bardzo fajnych, przyjemnych do dramatycznych, ale także w naszym życiu, dlatego w te dni zapisałabym sobie, czyli 10, 10, 20, 22 i 23, na pewno też dookoła tego dnia. Nie są to dni, żeby ryzykować, nie są to dni, żeby położyć coś, nie wiem, postawić coś na jedną kartę, ale możecie też w tych dniach oczekiwać, że pewne sytuacje nie tylko w świecie, ale w naszym życiu mogą się radykalnie zmienić. Tutaj 10 Merkury w opozycji do Plutona jest zakończenie jakiejś sprawy, zakończenie jakiegoś tematu. Może strzelce spłacicie jakiś kredyt, może zrezygnujecie z jakiegoś zobowiązania, może nie wiem, zmienicie na przykład linię internetu czy telefon, czy zerwanie z jakiegoś źródła. Na przykład jakiegoś układu też związanego z pieniędzmi. Może dotyczyć to też twojego partnera czy partnerki, że pewne, że coś się tutaj zakończy, ale ma być to w pozytywnym sensie dla ciebie i 10 także Mars przechodzi do Panny. Uwaga, ponieważ ten Mars przez ostatnie 2 miesiące dodawał ci siłę, dodawał ci moc, dodawał ci ekspresji, dodawał ci odwagi, dodawał ci motywacji, leciałeś jak na skrzydłach, lepiej, leciałeś jak na rakiecie. Teraz Mars przejdzie do Panny i tu pozostanie 6 tygodni i ustawia się w kwadracie. Są dwie opcje teraz: albo że będziesz naprawdę dużo pracował i duży nakład energii przeznaczał na swoją karierę, na swoją profesję, dokładnie pracując, skrupulatnie pracując w kierunku na przykład jakiejś pomocy innym, może będziesz się urządzał, może będziesz robił coś nowego. Tak by wyglądało, jakbyś był w jakiejś nowej firmie i był przy jakichś, nie wiem, rekonstrukcjach, czy też ty w swojej firmie czy pracy, w której jesteś, trzeba będzie coś zmieniać, czyli duży nakład pracy. Druga taka opcja mogłaby być, że pojawią się konflikty w pracy wszelkiego rodzaju, że pojawią się kłótnie, pojawią się jakieś spory, pojawią się osoby, które mogą być jakimś wyzwaniem, które prowokują cię, lub też, że jest dużo pracy w domu, ale także pojawią się jakieś tematy, czy też właśnie, że jesteś potrzebny w domu, czy jest to związane z ojcem, z mamą, ze swoją rodziną bliższą, dalszą, czy z dziećmi, i tak dużo pracy nie będzie ci pozwalało po prostu być tu i tu, tak? No nie możesz jedną nogą tutaj, jedną tutaj, czyli będziesz robił taki szpagat od tego momentu, czyli od 10 lipca do 27 sierpnia. Trochę oszczędzałabym tą swoją energię, bo Mars w kwadracie może oznaczać także spadek energii. Tak, że już jesteś wkurzony, że ktoś się przyczepia, że już nie mam siły, że mam tego dosyć, czyli oszczędzamy swoją energię i unikamy najlepiej osób, które nas na przykład bardzo denerwują. Dobra wiadomość już w dniu następnym. Merkury, planeta biznesu, planeta interesu, przechodzi do znaku lwa i w znaku lwa pozostanie do 28 lipca i tutaj dzieją się pozytywne rzeczy. Czas jest świetny, te 2 tygodnie, dopóki ta Wenus jest w biegu prostym, na wyjazdy, na kontakty za granicę. Widzę, że pojawią się tutaj bardzo sympatyczne, interesujące osoby, z którymi będzie można
rozwijać się, pracować. Dla tych osób także będziesz bardzo ważny, kochany strzelcu. Bardzo dobry czas na naukę, na studiowania, na załatwianie wszelkich spraw związanych z urzędami, sądami, czy też na przykład obywatelstwami, ale także współpracę i kooperację za granicą. Ponieważ jest tu także Lilith i Lilith w ostatnich miesiącach będzie także tworzyć aspekty napięciowe, wybieraj i decyduj, jeżeli chodzi o serce. Tak, te osoby z Was, które razem Merkury jest planeta biznesu, interesu, czyli nowe pomysły, nowa praca, nauka, która przyczyni się, czy poszerzanie horyzontów do poprawy sytuacji finansowych, ale także wchodzenie w nowe układy, nawet zagraniczne, spontaniczne, przynoszą Ci korzyści i poprawę sytuacji finansowych w Lwie. Tak? Czyli to mogą być takie szybkie akcje, coś zostanie zaproponowane, jeżeli w to wejdziesz, także będą pieniądze, czyli jest tutaj możliwość, ale także osoby, które pojawią się w Twoim życiu, będą miały ogromne znaczenie. 15 lipca Słońce jeszcze w znaku Raka ustawia się pozytywnie do Urana, poprawa sytuacji finansowych, przypływ jakichś pieniędzy. I 17 nów w znaku raka. Bardzo silny nów z bardzo trudnymi aspektami. Podczas tego dnia węzły karmiczne przechodzą na oś baran-waga i tworzy się kwadrat, karmiczny kwadrat. I podczas tego dnia węzły karmiczne, które przechodzą na nową oś, zmieniają całkowicie sytuację. U ciebie będzie chodziło o relacje bliskie, drogi strzelcu. Co ci grozi? Single mogą oczekiwać, ponieważ węzły karmiczne ustawiają się w pozytywnym aspekcie dla ciebie, czyli chodzi o więcej przyjemności, więcej radości, miłość, zakochanie, seksualność, tematy dzieci, projekty dla dzieci, więcej zabawy, więcej przyjemności, więcej radości, ale także kreatywność, więcej kreatywności. I nów zaznacza tu właśnie nowe źródła pieniędzy, nowe relacje, wejście w relacje bliskie, w małżeństwa, otworzenie się, coś zupełnie innego, coś zupełnie odmiennego, co miałeś do tej pory, inne źródła finansowe z przerobieniem jakichś trudnych traum. I także temat wyczyszczenia, uporządkowania sobie wszelkich spraw właśnie finansowych. Może będziesz spłacał jakieś zobowiązania, może będziesz rezygnował z czegoś, to mi niepotrzebne, to ubezpieczenie, to nie, to mam. Na przykład może będziesz zmieniał jakieś połączenia, czy jakieś inne historie, zerwanie, zamknięcie jakiejś umowy i otworzenie się na coś nowego. Podczas tego dnia nie rozpoczynałabym nic nowego. To przejście tych węzłów karmicznych także zmienia sytuację, ponieważ węzły karmiczne wyznaczają nam zaćmienia, gdzie będą się odbywały zaćmienia. Ty będziesz odchodził od starych marzeń, od starych przyjaciół, od osób, z którymi współpracowałeś, kooperowałeś i więcej sam się spełniał. Poznawał nowych ludzi. Temat dzieci, temat zabawy, temat przyjemności, zakochania, walczenia o siebie, dużo mocy, dużo siły. Dużo pozytywnego wydarzy się razem z tymi węzłami karmicznymi i mamy otworzyć się na to nowe. 20. Trudny dzień, tak? Czyli jak widzicie, jest jeden dzień fajny, drugi dzień dramatyczny. Mars w opozycji do Saturna jest zatrzymanie. Aspekt, nawet bym powiedziała, takiej wojny. Z jednej strony chcesz jechać, działasz i chcesz inicjować. Mars jest w znaku Panny, w kwadracie, a Saturn mówi stop. U ciebie ten aspekt wypada także trudno, tak? Bo chodzi na przykład o pracę, czy musisz iść do pracy, czy masz jakiś bardzo ważny termin, czy dzisiaj masz, nie wiem, umówiłeś się, pierwszy dzień jest w pracy, a sytuacja w domu może cię zatrzymać. Nie robimy nic na siłę. Patrz na wartości. Patrz na wartości, co tu jest ważne. Jeżeli nie możesz czegoś zrobić, nie forsuj nic, przeczekaj, poprzesuwaj terminy. Saturn jest w biegu wstecznym i fokus będzie na dom, na najbliższe otoczenie lub też na kraj, w którym się znajdujesz. Coś tutaj się zamyka. Zamyka się, czyści się, coś będzie, lub też ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Tak? Czyli tutaj
Uwaga, nie śpieszymy się, nie lecimy na opak, aspekt naprawdę bardzo niebezpieczny, ale także wypadków czy dramatów. Dzień, dwa dni następne, 22, Słońce w opozycji do Plutona i Merkury w kwadracie do Urana. Ze Słońcem w opozycji do Plutona uwaga na sytuacje finansowe, żeby tutaj nie za szybko gdzieś zainwestować, ale także nie słuchać innych, nawet partnerów czy partnerkę, że tutaj ci szepnie, a weź zainwestuj w to, na przykład w dolara, czy weź na przykład, nie wiem, kup to, czy coś innego, nie rób tego, to się nie będzie opłacać, to jest pierwsze w przyszłości. Ale także, jeżeli to zrobisz, mogą grozić jakieś straty finansowe, czyli żadnego ryzyka. I Merkury w Lwie ustawia się w kwadracie do Urana. Zmiany jakieś w celach życiowych, w pracy, zmiany jakieś na nagły wyjazd, zamknięcie czegoś, zmiana jakiejś decyzji, nie śpiesz się z tym wszystkim, czy też jakaś sytuacja, która nie daje ci jakiegoś komfortu czy spokoju, ponieważ jeszcze raz i Wenus, i później Słońce, ale także Lilith stoi korzystnie, to tak jak gdyby strzelec był przez coś zatrzymywany. Cały czas, że jeszcze nie, że nie masz jeszcze lecieć, że jeszcze są jakieś sprawy do załatwienia, jeszcze jest coś uporządkowania i czas jest dobry razem z tą Wenus właśnie na wyznaczenie swojego celu. Nie celu, który się podoba, nie wiem, twoim dzieciom, twoim partnerom, twoim rodzicom, ale twojego, twojego z celu i słuchania się serca. Obojętnie, co tu się będzie działo i może być tak, że jesteś, nie wiem, na trzech miejscach na raz potrzebny, to pomału stawiaj priorytety, nie śpiesz się. 23 Wenus wyrusza w bieg wsteczny i pozostaje w biegu wstecznym do 4 września w znaku Lwa. Także Lilith będzie robiła różne aspekty, nawet napięciowe. Z tą Wenus w biegu wstecznym nie jest czas dobry na wyjazdy, na inwestycje za granicę, na kupowanie, na sprzedaż, ok, ale musisz wszystko pilnować. Nie jest czas dobry na upiększanie, na operacje plastyczne, na śluby, na zaręczyny, na otwieranie własnych działalności. Na pewno nie na żadne sprawy jakieś sądowe, urzędowe, ale na powroty do jakichś tematów, ponieważ powracają jakieś tematy, które były w przeszłości, to mogą być stare cele, to mogą być stare sprawy, to mogą być jacyś ex-partnerzy, które u ciebie mogą się udać. Dlatego przyjrzałabym się tym partnerom. Może jesteś gdzieś na urlopie i kogoś zapoznajesz i ktoś wydaje ci się taki ekscytujący, taki interesujący lub też przypomina ci jakąś osobę. Przypomina ci jakąś osobę z przeszłości. No i tu będzie takie, no, ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja. Odczekałabym jeszcze raz. Jeżeli ma się to udać, może się to udać dla strzelca, ale na naprawdę takie decyzje, nawet jeżeli będzie kilka różnych wyzwań czy zmiany w świecie, też bym to odczekała do 4 września, jeżeli chodzi o decyzję razem z tą Wenus w znaku Lwa w biegu wstecznym. 23, bardzo dobra wiadomość, Słońce przechodzi do Lwa i ustawia się na 4 tygodnie w Trygonie, czyli pozytywna energia, właśnie dobra na wyjazdy, na kształcenie, na pracę i współpracę za granicą. Może będziesz gdzieś wracał, może będziesz gdzieś jechał, może powracasz właśnie do miejsca, które w dużej mierze przypomina ci przeszłość, tak? Czyli czujesz się tak jak kiedyś, czujesz się wspaniale, czujesz się na pierwszym miejscu, czujesz się spełniony, kreatywny, no po prostu cała twoja buna dla ciebie. Jest dużo siły, jest dużo mocy, to Słońce w znaku Lwa dodaje ci pozytywnej energii, bardzo dobry czas na wyjazdy, na naukę, na spotykanie się, na jeżeli to Wenus jest w biegu wstecznym, może nie zaczynanie czegoś na zagranicę, ale przyjrzeniu się czegoś, czy naprawdę ten temat mi pasuje. Wszelkie sprawy, także jeżeli chodzi z sądami i z urzędami, jeżeli coś się tutaj opóźni, czy zostanie to zatrzymane, od 4 września będziesz miał odpowiedzi tak czy siak pozytywnie. 28 Merkury, planeta biznesu, interesu, przechodzi do Panny.
I tu pozostanie bardzo długo, bo aż do 4 października i ustawia się w kwadracie, ponieważ w Pannie pozostanie tak długo, bo od 23 sierpnia do 15 września będzie także w biegu wstecznym. Razem z tym Merkurym jest fokus na Twoją drogę powołania i status. Tu się będzie coś zmieniało. Z jednej strony dużo pracy, dużo silnej pracy, dużo wymagań. Może być tak, że zmienią się jakieś plany w Twojej profesji, że będziesz potrzebny, że trzeba będzie pomagać, że trzeba będzie coś robić. Może chodzić oczywiście o relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju w kwadracie. Może być tak, że chcesz się z kimś widzieć, ale niekoniecznie jest to teraz możliwe, czy nie ma urlopu, czy nie dostałeś urlopu, czy właśnie, że jest dużo, dużo pracy, czy zostałeś ściągnięty z urlopu, nie daj Bóg, po to, że na przykład są jakieś zastępstwa, czy też pojawi się dodatkowa jakaś praca, gdzie możesz zarobić pieniądze i tu będziesz dużo energii wkładał. Z Merkurem w znaku Panny może dojść do konfrontacji. Nie musimy się ze wszystkimi dogadywać, nie z każdym może być nam po drodze. Mogą pojawić się osoby, które są takie przyczepialskie, które są zazdrosne, które wytykają ci to i to, przyczepiając się do szczegółów, tak, że pracowałabym pilnie i dokładnie, ale nie dałabym się przez innych krytykować. Kochane strzelce, miesiąc jednak w dużej mierze wygląda bardzo dobrze. Razem ze Słońcem i z Marsem, Słońce od 23, Mars do 10, a Wenus przez cały miesiąc przyświeca ci. Myślę, że wszystkie strzelce wyjdą na prostą, obojętnie co tu się będzie działo, i będziecie mieli także przyjemne, a na pewno burzliwe i szczęśliwe wakacje. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do porad, zapraszam do konsultacji. Numery kontaktowe znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Proszę, najlepiej jest dzwonić do mnie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Przyciskajcie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmikami. Pozdrawiam serdecznie i pięknego lata.